Kurczak miał na sobie założony błękitny płaszcz, to czuł on, że strój ten A wbija mu się w skórę jak kolec lub kieł, B pogrubia go niezmiernie w pasie, C wprawia w ruch wszystkie parkowe rośliny, D wywołuje nieprzyjemny i paskudny ból. Tutaj prawidłowe odpowiedzi to A i D. Młody mężczyzna odczuwał ogromny dyskomfort, kiedy miał na sobie założony płaszcz. Chłopaczek ten nie mógł przyzwyczaić się do szorstkiego stroju. Przez cały, calutki czas niebieski płaszczyk wbijał się w jego skórę jak ostry sztylet. To materiał, z którego wykonano płaszcz, wywoływał tak wielki ból u biednego nastoletniego bohatera. Narrator występujący w Balladzie sam przyznaje szczerze i otwarcie, że A gdyby założył ten płaszcz, to nie czułby nigdy żadnego dyskomfortu. B. Błękitny płaszczyk był lekki jak buch. C. Przyciągał okropne roje much. D. Płaszcz chłopaka był ulepiony z twardej gliny. Tutaj trzeba zaznaczyć odpowiedzi A i B. Na miejscu chłopca narrator nie czułby płaszcza na swoim ciele. Zobrazowana w Balladzie tkacka maszyna została przyrównana do A. matki szyjącej ubranie dla swojego dziecka, B. ojca wymierzającego dotkliwe kary, C. chwytaka nabierającego wodę z oceanu, D. zepsutego zegara źle odmierzającego czas. Tutaj stosowna odpowiedź to A. Machinę porównano z matkami cerującymi podziurawione skarpety. W momencie, kiedy urządzenie tkackie tworzyło płaszcz, to wydawało z siebie odgłos B. La la la, C. Pu pu pi, D. Tit titu tit tit. Należy tu zaznaczyć odpowiedź D. Prawidłowa odpowiedź to B. W kulę zdolną gasić pożary. Jak podejrzewasz, z jakiego powodu magia natury zamieniła groźnego, wstrętnego przestępcę w latającego robota? A. Świat przyrody lubi marnować wodę i wykorzystywać ją w najrozmaitszych, niecnych celach. B. Natura głęboko marzyła, aby łobuz opłukał płaszcz chłopca jakimś tanim i dobrym zmiękczaczem do tkani. C. Prawa przyrody dostarczają opiekę nad wybitnymi ludźmi, po to, aby cała ludzka cywilizacja rozkwitała. D. Przyroda jak tarcza chroni genialne i zdolne osoby, zsyła bowiem straszliwe choroby na wszystkich wrogów cywilizacji. Odpowiedzi prawidłowe to C i D.